No i trafiliśmy pierwszą kanię z jedzielnego wypadu. Ale moja! Nie, moja. Ja zrywam. Okej. Dwa, cztery, ja już mam sześć. Dobry. Dobry, są grzyby? No są. Panie, są, bo my tu marzniemy. Bo my to tylko na kanie atakujemy. No, zebrał co nasze i zadowolony. Za rzeką byłem. Tej, tam za rzeką. Kurde, cześć. No i zobaczcie, drodzy Państwo, zobaczcie. No, a godzina 7:16. Chyba tu pyza na kolejnym filmie z wypadu z kolegami wspólnie, wspólne grzybobranie, więc zapraszam na najnowszy film oto z wypadu na grzyby. Na tę chwilę jest godzina 7:17, niedziela, 1 października 2023. I wtem poniedziałkowy i wtem niedzielny dzionek nakręcimy dla Was jakiś materiał oto z lasu. A co będzie, zobaczycie to na moim filmie. Jedziemy do tamtego lasu. No nie dwie, nie weź dwie większe, a resztę sobie weź. No to zobacz. Nie, no tam nie będę przykładał, bo będę z wiadem chodził. No to do bagażnika jakoś, nie? Daj mi dwie większe, a resztę sobie weź. Zaraz, spokojnie. No. Czemu nie stać tutaj i tylko szukać? Szukać. No to więc będzie ale smażone. Ale nie jest chytry na grzyby. O, poczekaj, jak on tu dalej będzie dzielił? Ja biorę te małe, bo te małe do słoiczka. Dobra, to bierz. Małe do słoiczka. Bierz do słoiczka. No. Tylko ty nie masz takich małych słoiczków. Mam. Mogę ci dać to. No to daj mi to. To jedną, a resztę sobie weź. A jak tam więcej będę miał, to... O. Spoko, podzielimy się. I zobaczcie, to jest sprawiedliwość. Jeszcze mi z jakiś robolem dał. Będą roboka to... No to chociaż dobrze, że zdmuchnęłaś. Tu na razie włożę, żeby nie latał. Dobrze, dobrze. Sprawiedliwość, o jeszcze. Dobrze, trepeczki mi odłóż. Sprawiedliwość tak, dziejowa. Dziejowa. I tak, to Damian, gdzie jedziemy? Zaatakujemy tamte trawy wokół lasu. Dobra, to jedziemy. Jedziemy, więc drodzy Państwo, zostańcie z nami, bo już się ciekawie robi. Czyli nowa miejscówka, nowe wyznania, no i... Nowe wyznania. Nowe wyznania, nowe poznania. No i mam nadzieję, że nazbiera się grzybów. A czy będą, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo sam nie wiem co i jak. Jedziemy. Kania zwana sową. Sową, tak. A inaczej jak u Was, Damian, mówią na kanie? Kania. Kania przeważnie. Ale sowa też, nie? No, czy bajka. To, że musi się to tak. Tam. Znaczy nie możesz wsiąść z drugiej strony. Jak mogę trzymać to na kolanach. Możesz to sobie tak, po prostu ogarnij to, bo tam nie ma miejsca. A jakbyś u mnie na kolankach usiadł? Ej, dawaj, bo teraz... Nie zmieścimy się. Bo się ludzie tu... Ja mam. I pięknie, drodzy Państwo, cztery. Ach. Ty nie wracasz z tym. Ach, nie wracam z tą. Poczekaj, koszyk sobie wezmę. Nie. Ach. I jest pięknie, drodzy Państwo, że się powiedział, że z nim nie wracam. Poczekaj, tą wyjmę nie jeden. Ej, tu już nic nie kładziesz, kto będzie tu sprzątał. Dobrze, ja ci posprzątam. Ta, no. Grzesiu. Grzesiek zbiera, ja nie zbieram korzon. Po trawie. O. I już. I drodzy Państwo, przyjechaliśmy na kanie i prawdopodobnie będą kanie. Więc zostańcie z nami z scyzorkami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Zobaczcie, jaka piękna ziemia. Okej. Okay. A ja wchodzę sobie w lasek i jest bajecznie, nie inaczej, czyli 1 października 2023. Tak? Dobra. Słyszysz? Dwie dla mnie, jedną dla Grzesia. No, nie inaczej.
chłopaki idą brzegiem, a ja pójdę sobie laskiem, koło lasku i zobaczymy, co tutaj jest grane, więc kanie są najważniejsze, że już kilka sztuk jest, a co jeszcze będzie, zobaczycie. Tarna pobiegła, zobaczcie, widzicie, o, zobaczcie, jak biegnie, biegnie sarna. No, sarna. Tutaj widzę kanie. Dokładnie. Zobaczcie. Sarna. Więc przytulimy grzybka. Aryc okazał się robaczywy. Niestety. Ale tylko jedna czubajka. Szukamy dalej. Mało co w lesie, więc moja taktyka jest taka, że szukam na łąkach. Na łąkach, w trawie, przy lesie, bo w lesie nic nie rośnie. Przynajmniej kań nie ma. W środku tylko będą na zewnątrz. Wysokie trawy, więc bez ogumowania odpowiedniego ubrania ciężko by było chodzić, bo człowiek by był przemoczony, dokładnie, a ja ubrałem się tak wczoraj, więc myślę, że będzie ok na te wysokie trawy, tylko to trochę za wysokie te trawy na kanie, one rosną bardziej na miękkich, mniejszych trawach. Nie, to jest za wysoka trawa na kanie. One muszą rosnąć. No! Wracamy? Okej. Dobrze, wracamy i jedziemy gdzie indziej. Jesteśmy z Damianem, a Damiana to są rejony, jego miejscówki, to on prowadzi, a ja tak po prostu nachybił, trafił. Więc Damian stwierdził, że idziemy gdzie indziej. A co będzie gdzie indziej, zobaczcie sami. Tu kilka sztuk było. Ale proszę o więcej. Więc widzowie, zostańcie jeszcze z nami, bo wskoczymy kilka fajnych miejsc. Oczywiście nie moich, Damiana. A co będzie, zobaczycie sami. Jest i tu. Jedna, tu widzę drugą. No ale wracamy się, jedziemy w inne miejsce. W inne miejsce dokładnie. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Dobrze, idziemy do wyjścia z lasu i jedziemy dalej. Grześ już się cieszy. Widać po uśmiechu, że trafiłeś grzybka. Jaka ładna ta kania. Moja! Zaklepuję! Ja ją widziałem pierwszy. Tyle już masz? No. Proszę bardzo. Chodzi się tam, gdzie trzeba. No, u ciebie też już. I tak. No to nazbierałeś, Damian. No. Jaki Damian? No powiedz ile, jedno może. Zobaczcie. Okej.
Więc idziemy dalej. Jedziemy w inne miejsce, nie? Nie wiem. Ale teraz podjedziemy czy idziemy? Nie, idziemy. Okej, okay, dobra. Tylko do samochodu będzie trzeba to wyjąć. No i tak, wymiankę zrobiliśmy z Grzesiem. Grzesiu bierze małe, bo w słoiki, tak? Słoiczki. Słoiki po... Trochę się osmaży, a trochę te mniejsze słoiczki. No. Słoiczki, a ja wezmę sobie większe. Korzonki się smaży, ja to jem. No to mi powiesz później, jak to jedno korzonka wezmę i zobaczymy, czy jednak korzonki smażone są dobre. Napiszcie, drodzy widzowie, w komentarzach, czy wy też korzonki smażycie, jak smakują. Bo ja naprawdę przeważnie biorę górę. Co? Już, zaraz. Jednak podjechaliśmy i zobaczymy tu w tych trawach. Zawsze to bliżej wyjścia, więc Kabusia, więc wasze zdrowie, drodzy państwo. A my jak starzy bracia... No, z jednej michy. Z jednej michy. Z jednej michy. Z jednej... Na zdrowie. Na zdrowie, drodzy widzowie, z jednej michy. Grzesiowi damy? Ty. Dwa połyki. Dwa połyki. Jak się odwrócił. Myłeś kły? Powiedziałem. Myłeś kły? Wieczorem do pracy. Ale dawaj, jak ty chcesz się napić? No, jak kły byłeś, to jest dobrze. Więc, drodzy państwo, jeszcze raz wasze zdrowie i szukamy kań. No jest pięknie, w lesie nic nie ma, nic nie ma. Dokładnie. A tu taka sztuka. No ale jest. Widzicie sami. Więc oni poszli w las, ale tam nic nie ma w lesie, więc pochodzimy tutaj po tym polu. I może jeszcze coś się trafi. Trochę tędy tam chyba widzę. Oni lasem idą, bo tutaj była stara, powalona. Zobaczcie. Kania, a tu widzę chyba, tylko nie wiem, czy będzie zdrowa. Przy drodze. Nawet dwie. Czyli polne. Kanie. Dosłownie. Polne. Kanie. Okej. Pochodzimy tu. Nie tak ciężko się chodzi jak lasem. I widać, widać. Z daleka tego nie idzie. Widać, bo są zwinięte. No i takie małe. Są bardzo mięsiste. Wiecie, rozwinięta to jest w pełni ukształtowana. Płaska. A tu jest taka bardziej ubita, mięsista, do skrajania, do marynaty się nadaje. A takie wielkie, najlepsze są do smażenia, od razu rozłożone w jajko, w bułkę, w panierkę i heja do szamania w sam raz. Dobrze, przejdziemy trochę tędy i przejdziemy z drugiej strony. Dokładnie. Ale tu nic nie widzę, więc pójdziemy trochę tędy. Damian mówi, że idziemy do samochodu, bo szkoda chodzić, szkoda czasu, więc wracamy się. I jedziemy w inne miejsce. Czyli w innym miejscu nakręcimy dalsze zmagania za polnymi kaniami z kumplami. No jak, Damianku? No ja wiem, ile miałeś? Ja 3 stąd. Tutaj. No. Zjedzone takie, nie. Chcesz go? No daj, bo i tak tam to zabierze. Bachnią zrobię z Grześkiem. Tylko teraz mi da trochę mniejsze, takie mięsiste. Dokładnie. A ty jak masz? No ładnie.
No tu jest jedna Damiana, a tak to cztery moje. Jedna Damiana, jedna twoja, cztery Damiana. Aha, rozumiem to. No, ile jest twoich z tego? Powiedz, czy mówi prawdę? Nie, mówi prawdę. Mówi prawdę? Tak. To polać mu? Tak. Dobrze. Pragnie tych grzybów jak kaniacz dżu. Dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy dokładnie. Dalej. Nie? Jedziemy, tak. Jedziemy. Dawaj szybko. Kulać tej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Zerwa ci? Zerwi. Okej. Okej, więc dla Grzesia, żeby nie płakał. I jedziemy dalej. Dokładnie. Dlaczego ją złamałeś? Jedną malutką. Tu jest druga. Z nowego miejsca. I tu dwie kolejne. Ta powalona. Oraz to. Czyli cztery. Tak już rozwinięte, takie oskubane, nadające się do smażenia. Cztery sztuki. Z brzegu lasu. Nie inaczej. I tu kolejna. Okej, a tam taka mała to zostawimy. Więc obskoczymy to dokładniej. Ok, więc będzie dzisiaj smażone. Sarna, dwie sarny poszły. Dwie sarny były tu w krzakach. Kolejne. Idziemy dalej. Mamy kolejną sowę i tu kolejna, więc ją przytulimy i jest następna. I jeszcze dwie. I jednak, drodzy Państwo, będzie dzisiaj smażone. Dokładnie. Po to my przyjechali. I jednak kanie będą. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Dobrze, mam tyle. Chłopaki nie wiem gdzie chodzą. To jest typowo borowikowy las. Tak w tamtym roku zbieraliśmy tu piękne borowiki, lecz teraz nic nie ma. No ale i tak przyjechaliśmy typowo za kanią sową. Tak, aby sobie upiec, bo mamy ochotę na kanie. Wiecie, to jest grzyb sezonowy, cały rok nie rośnie, więc takie smażone są najlepsze. Świeżutkie, prosto z lasu na patelnię. I będzie pychotka. Szamka jak nuggetsy w KFC, tak będą nuggetsy zrobione z kani. Małe kawałeczki, niektóre większe, ale będzie w niedzielną porą wyżerka. Dosłownie wyżerka. Grzesiu, tak to jest, jak się nie ma odpowiedniego stroju. Chodzi się w rzekę lasu, to się piękne grzyby znajduje, a ja? Znalazłeś takie
Co każdy by znalazł. Co każdy by znalazł. Znajdź takie małe. To jest sztuka. Dosłownie. Ja to wiesz, obcinałem od razu. Odcinałeś? Daj Grzesiowi. Tak. Bo Grzesiu to jest gość. A Grzesi... gdzie ci się trafiały? Tutaj w jednym miejscu znalazłem. Aha. Przy brzegu. No. Ale zobacz, Grzesiu ile ma, Grzesiu. Pokaż koledze. Zobaczcie. Wiesz, Grzegorz. Wiesz, daj mu, bo on ma dużą rodzinę. Pałeczki. Pałeczki. Lubisz pałeczki? Nie lubię. Młodziutkie. Dobra, jak to jest? Składka dla bezdomnego? To przeważnie nie powinien się dawać, panie. Ale to było śmieszne. No dobra, dobra, weź. To ciężkie. To ciężkie. Dobra, jedziemy dalej. Panowie, to jak stwierdzacie, że jeszcze za wcześnie trochę, nie? Tak, żeby tak konkretnie wysypało. Zimne noce są. Za wcześnie, żeby wracać. Nie? Damian, ile miałeś stopni rano? 4. Grzesiek, 8? 8, no bo ty wiesz, z miasta wyjechałeś, ciepłego, tam gdzie dobrze grzeją. Z betonu nagrzane. Z tego wiesz, z fabryki, ze sklepów, a chłopak po prostu jest z podwórka, to wiesz, to nie ma tak lekko. Nie? To wiesz, mieszczuchu jeden. Na wsi zawsze chłodniej. Tak, na wsi zawsze chłodniej, drodzy państwo. Pamiętajcie, że na wsi zawsze chłodniej. No kierowca i pije, zobacz jak łyka. Dobrze, że zerówka. To się kameruje. Ale wiesz, myłeś kły? Bo pijesz pierwszy. Wiesz o co chodzi? Przed pracą. Przed pracą. Tylko wiesz, że jeszcze dwóch do tego jest. Ty, to ma zostać jeszcze na później. No później jeszcze. Zobacz jak ciągnie. Jakby ty to. Dzielą cię okruszynką chleba. To. Człowieku, wytrzyj, bo... Dobre, dobre. Podpiął się jak? Tak, szukasz. Smoczy owo. Słyszysz? Szukasz procentów, tak? A tu zerówka. Więc drodzy państwo, wasze zdrowie i jeszcze pojedziemy w jedno miejsce i zobaczymy co jak. Czy jak to się kameruje? Tak. Ja. Więc drodzy państwo, zostańcie z nami scyzorykami, bo sam jestem ciekaw co jak. Więc wasze zdrowie, jeszcze jedno miejsce i jest w pytę. Więc drodzy państwo, idziemy dalej. Damianku. Weź, uczesz się, wiesz tego, popraw fryzurę. Idziemy na spokojnie. Na spokojnie. Spodnie dociągnięte? Tak, przez roztargnienie. Roztargnienie. Tak. Pozdrawiamy oczywiście Jareczka. Dokładnie. Dokładnie, bo... Bo bez Jarusia to wiadomo. Jak bez Macusia. Więc pozdrawiamy Jarka. Nie mógł z nami się wybrać. Grzesiu już pół wiaderka, bo od Kielc z tymi samymi chodzi od wczoraj. Z tymi wczoraj. My pusto. A Grzesiek tak, żeby pokazać, że ma. To widzicie. W wiaderku od razu, żeby coś się... Coś tam zawsze jest. Coś tam zawsze jest. Dobra, i na lewo. I na lewo. I drodzy państwo, ku leśnej przygodzie, bo gratka... Taka nie zdarza się co dzień. Na lewo. Idziemy przez las w pewne miejsce, gdzie mają być przy polance kanie. A czy będą, zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo jest po prostu pięknie. Czyli bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Więc drodzy państwo, widzicie sami, pusto jest. Inny las, całkiem w innej części naszego województwa świętokrzyskiego i też jest pusto. Tak, tam gdzie ja zbieram grzyby też jest pusto. To wczoraj tylko wypadł z Grzesiem i trafiliśmy miejsce, gdzie pozbierane było. Tak mówię, las lasowi nierówny. Więc przejdziemy i spróbujemy dokończyć film. Trafić jakieś jeszcze kanie i będzie typowy film o kaniach, które zbieram wspólnie z kolegami. Tak widzicie, pusto, ani maślaków, podgrzybków, nic co powinno tu być, pełno grzybów, a nie ma, więc tylko sowy, kanie, które zbieram, ale czy w tym lesie będą?
zobaczycie sami. Drodzy Państwo, zobaczcie, kto trafił? Grzesiek. Grzesiek? Ale ten Grzesiu to ma szczęście. Czyli, drodzy Państwo, Grzesia Borowik. Ale jest. Ale taki widzicie na krótkiej nodze. Ale Borowik. Drodzy Państwo, jesteśmy na polanie, na której powinny być. A czy będą, zobaczycie sami. Więc tak to wygląda. Na razie nic nie widzę. Nawet małych nie ma. Więc jak widzicie, miejsce w miejscu nierówne. Najważniejsze, że tam były. Widzę jedną kanię. Jest tam. Tutaj nie ma nic, nic, nic. A tu jest jedna. Rośnie. Zobaczcie, jaka ładna. I tak mówię, tak Grzesiu smaży sobie ogonki. Ja też usmażę sobie i zobaczymy, jak smakują. Czyli Grzesia Borowik, jedna kania. A chłopaki tam krążą. Tutaj brzuski są. Powinny być czerwone kozaki. Ale nic nie ma. Przynajmniej ja nic nie widzę. Czerwone kozaki, ładnie kanie. Powinni nawet tutaj rosnąć. Ale nic nie widzę. Zobaczcie. Nic nie ma. Wśród tych brzusek. Nic, kompletnie nic, więc idziemy dalej i niedługo będziemy kończyć ten film. Zobaczymy, co tam chłopaki trafią. Ja mam jedną kanię i Grzesia Borowika. To jest trzecie miejsce z dzisiejszego wypadu. Trzecie miejsce w trzecim lesie. To widzicie sami, że wczoraj z Grzesiem był udany wypad do lasu. Oczywiście innego niż ten dzisiejszy. Teraz trochę tędy. Może tu wśród choinek będą rosły jakieś kanie. Oby, oby. Więc przejdziemy kawałek. Nie inaczej, tylko muszę uważać, bo tu są rowy. Tak, aby nogi nie skręcić, nie złamać. Bo wtedy by był problem. Więc po cichutku, po malutku chodzi pyza po leśnym okrutku. Wysoka ta trawa. I nic wśród niej nie rosnące. To przejdziemy trochę do góry i zaczniemy się wracać brzegiem lasu. Może tam coś trafimy. I tak raz jeszcze powiem. Las lasowi nierówny. I tylko ta jedyna kania. I borowik przez Grzesia trafiony. Dosłownie trochę do góry, w bok. I będziemy kończyć pomału ten dzisiejszy wypad. I mamy takie piękne miejsce, gdzie powinny być kanie. Oj, 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 widzę. Widzę jedną, dwie,
Najpierw pójdziemy w tą z prawej strony. O, i widzę trzecią. Pięknie, czwartą. Jest pięknie. Pięknie trafiłem. Dosłownie. Jest jedna. Będziemy smażyć korzonki. I tu obskoczymy pomalutku. Tu nic. Pomału tu obskoczę. Tu była druga, ale bliżej jest ta po prawej stronie. Widzę kolejne trzy. No o to chodzi. O to chodzi. Drodzy Państwo. O to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. I tamta grubasek taki, co była na początku. I widzicie ją na pewno w oddali. Dokładnie. Więc pomału tu przejdę, bo myślę, że jeszcze tu będą. Są pod koniec dwie. Jedna. Oraz druga mała, ale są nie inaczej, ale są. Pójdziemy trochę dalej i brzegiem i się wracamy. Tu kolejna taka nierozwinięta grubasek. Dosłownie grubasek, a nogi porozwalane i tak będziemy je smażyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy Grzesiu miał rację, czy są nogi smaczne, czy nie. Okaże się to dzisiaj w praniu. Więc grzyby dopisały typowy wypad z kolegami za Kanią, z sową. Tak inaczej się mówi i są i to cieszy. A co koledzy nazbierają, zobaczycie sami. Dalej widzę jedną sztukę. Ale tylko jedną jak na razie. Więc oczywiście ją. I tak mówię już od samego początku, co miałem Kanie, że będzie dzisiaj smażone. A pod koniec filmu, czekajcie do końca filmu, na samym końcu będzie, co z tego wyjdzie. To więc bądźcie cierpliwi i zobaczycie na końcu filmu, co z tego wyjdzie, co i jak z tych pysznych kań. Pojedyncze, bo pojedyncze co kilkanaście metrów, no ale są. To jest najważniejsze. Nie w jednym miejscu, tylko w oddali rosnące od siebie kanie. Co mamy? Oj. Dwa kozaczki. Kozaczki rosnące w
trawie. Oczywiście niedaleko brzoz. Więc je przytulę. Może Grzesiu będzie chciał. Jest piękny. I tu drugi dorodny kozak. Piękne dwa kozaki rosnące niedaleko brzoz. Jest kolejna sztuka. Czyżby tylko jedna? Przejdziemy dalej. Widzę tylko jedną, która tu rosła, ale obok jest kozak. Kozak rosnący niedaleko tej kani. Dwa kozaczki. Jeden oraz drugi. Więc je przytulę. Przytulimy, może Grzesiek będzie chciał i tak tam dla cioci wiezie to ja kozaków nie chcę, sos zrobiłem, rydzę mam, sosik zmieszanych grzybów mam, to dzisiaj w niedzielną porą będą kanie, ale zobaczycie dopiero je, jak wyglądają już usmażone. Na koniec filmu, więc jeszcze raz zostańcie do końca filmu. Jak was interesuje co i jak, jakoś nie interesuje, od razu je przewiną na koniec filmu i zobaczą, jaka szamka dzisiaj mnie czeka. Niestety tędy musimy przejść, bo innej drogi nie ma. Ale to tylko kawałeczek i zaraz będzie pięknie i znów kolorowo, ale krzory konkretne. Konkretne krzory, tylko pod nogi, bo są rowy. I musimy tędy przejść, wracając się w stronę samochodu. Zwróćcie Państwo uwagę, że nic nie ma. Piękny las, nic nie ma. Nawet nie ma niejadalnych grzybów. Nic nie ma. Podgrzybki powinny być. Maślaki, sitaki, borowiki. Wszystko powinno być, a tu nic nie ma, pusto. Pusto tak, na wczesną wiosnę. Jak śniegi stopnieją po zimie, nic. Nic. O, a tu co jest? Borowiki. Nie wierzę. Oj. Wyrosły przede mną. Jakie piękne prawuski. Oj. Cieszą bardzo. Bardzo, a to bardzo. Bo mam kanie, a dopiero co mówiłem o borowikach, a tu dwa piękne prawuski. Śliczne, prawe borowiki. Świecące z góry, wyglądające jak maślaki. Ładne. Prawuski. Co z tego, że prawuski, jak tylko na otarcie łez. A tak to nic. Tak mówiłem przed chwilą, że nic, a powinno ich być tu mnóstwo. Nie tylko prawych grzybów, ale też innych jadalnych, tak samo niejadalnych grzybów, których po prostu nie ma, nie wyrosły. Zimne noce teraz są, poranki, więc czuję, że nic z tego nie będzie w tym roku w niektórych lasach z tymi grzybami. Ale przejdziemy dalej jeszcze i wracamy się już i jedziemy do domu.
pięknie. Wypoczynek wspaniały. No ale cóż, widzicie, oprócz kań w tym lesie nie ma innych gatunków grzybów. Kozaki, ale to kawałek przeszłem, dwa borowiki, no i nic, nie ma. I po prostu chyba nie będzie. Nawet opieńki nie widziałem, podgrzybków nie widziałem. Ale tak to jest, więc wracam już i będziemy kończyć ten interes. Więc wracamy. O, koledzy dzwonią. Idą, idą, idą. Idą chłopaki. Dobrze. Napiszę, niech napiszę. Napisz do mnie, proszę, krótki list. Kilka słów, tak? Grzesiu, pokaż co masz. Tutaj, proszę bardzo. Ale kurek na ciebie, chciał ci się schylać? No. Dajcie spokój, Grzesiek. Chciał ci się schylać? Chłopie, wiesz ile, żebym... W jednym miejscu? Nie, no co ty zarywałeś? Tak, Damian ładnie ma. Tam no, a ja mam tak. Mam dwa borowiki, kozaki i kań. No nie. No fajnie. I tak to leciało. Ej, prawdziwka mojego to proszę oddać. A, kozaki. Kozaki, dwa prawdziwki. Weźiesz, ja nie chcę kozaków prawdziwków. Zaraz. A ten. A gdzie chodziłeś? Ja poszłem tam, pokażę ci zaraz na zdjęciu. Na taką sztorebkę? Już za chwilę. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazaliśmy na filmie. Grzyby dopisały w większości kanie, bo to nas tylko interesowało. O, i jedziemy na Kielce. Grzesiu, coś o ciebie. Gdzie pieniądze za paliwo? Gdzie pieniądze za paliwo? Dokładnie. Materialista się mówi, tak? Dobrze? A, dobre określenie? Tak, nie tych pieniążków jak kania dżu. Ty, zabieraj te grzyby. Dobrze. Więc Grzesia, grzyby moje tu. I tak to mniej więcej leciał. Damian, coś od ciebie. No jak? No cóż mogę powiedzieć, nie? Oprócz kani to słabo, nie? Słabo, słabo, no. Słabo. Nie ma po prostu. Słabo, pogoda, zimno już jest, nie? Las nie ten za bardzo. Nie, zmienimy następnie. W innych rejonach różnie jest, nie? Różne... No, od lasu wszystko zależy. Tak, las lasowi nierówny. W jednym są takie grzybki, w innym są takie. Nie? Ale my ustawili się na, nastawiliśmy na kanie. Się na, centralnie na kanie. Kanie, kanie na kanie. Się udało. Kanie się udały. Widzicie same całe wiadro. No i tak to leciało. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazaliśmy na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i zdecydujcie się. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, jak ktoś, bo dużo jest wyświetleń, a mało łapek. To albo w górę, albo w dół. Jak w dół, to dla mnie nie szkodzi, z tego względu, że ja tych łapek nie widzę, coś mi się poprzestawiało. Ja mam tylko łapki w górę. Niewidoczne są w dół. Jeśli chcecie zobaczyć, przekonacie się sami. Przekonacie się sami. Nie, bo tak mam, Damian. Coś mi się już... Dwa lata mi się coś przestawiło i łapek nie widzę w dół. A gdzie są pieniądze za las? Zobaczcie, drodzy sami. Drodzy panowie sami. Miniemy reklamę. Nie ma łapek w dół. I coś mi się przestawiło. Zobacz, patrzcie. To? To się znajduje. Zobacz. Tak? I zobacz. Ile jest? 206 łapek? 206 łapek z ostatniego filmu. Nie ma w dół. Kolejny film. 153. Tak? Są w dół? Nie ma. Coś mi się poprzestawiało. Już 2 lata tak mam. 210 w górę, w dół nie ma. Może widzicie, ja tego nie widzę. Nic nie będę zmieniał, bo po prostu... Po co mam się denerwować? Coś mi się przestawiło przez 2 lata i łapki w górę. To wiecie, drodzy Państwo, jak komuś się film nie podoba, łapka w dół, ja i tak tego nie widzę. Wasza sprawa, oceniajcie jak lubicie. A za wszystkie łapki, które są w górę i komentarze przychylne, serdecznie dziękuję. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za miło spędzony czas. My tak samo dziękujemy. I jedziemy na Kielce. Cześć. Marka, dzięki. No, dzięki. Dzięki. Grzesiu, gdzie pieniądze za paliwo? Weź te robaki. Dobrze, jedziemy. Cześć. Thank you.
Drodzy Państwo, sosik z rydzów zrobiony, pychotka i oczywiście kanie, które piekłem. Więc usmażone i teraz bierzemy się za szamkę smacznego, drodzy widzowie.